Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na profesjonalny kurs z obliczania całek nieoznaczonych, ale i w tym oznaczonych. Serdecznie zapraszam, bo jest nas. Lekcja numer 1 to obliczanie całek ze wzorów. Chcesz nauczyć się obliczać całki razem ze mną? No to zapraszam. Niech będzie dana funkcja y równa się f od x. I teraz chcemy sobie zdefiniować całkę. Po pierwsze, całkę będziemy zapisywać w określony sposób. Otóż oznaczenie całki tak wygląda. Tak wygląda całka. I teraz liczymy sobie całkę z naszej funkcji f od x. I bardzo ważny jest zapis, po jakiej zmiennej my tą całkę będziemy liczyć. Otóż całkę z f od x będziemy liczyć po zmiennej najczęściej x, dlatego będziemy używać zapisu dx. Pamiętaj, ten zapis musi się łączyć razem z tym, żebyś wiedział, po jakiej zmiennej liczysz całkę. Całkę liczymy po zmiennej, w tym wypadku x. I tą całką nazywamy funkcję postaci f od x duże dodać c, gdzie f od x to jest funkcja nazywana w matematyce pierwotna, natomiast c to jest po prostu stała. Z całkami to jest tak, że gdybym ja teraz chciała policzyć pochodną, popatrz, czyli liczę pochodną z tej funkcji pierwotnej, to powinnam dostać funkcję podcałkową małe f od x. Więc zapamiętaj, że całka z f od x po dx to jest jakaś funkcja, którą nazywamy pierwotną funkcją, plus stała. Mam na myśli tutaj oczywiście o całkach nieoznaczonych, bo tym się najpierw zajmujemy, liczenie całek nieoznaczonych. Gdzie to f od x, pamiętamy, jest to funkcja pierwotna, c to jest stała, ale ta funkcja pierwotna to jest taka funkcja, że gdybym ja z niej policzyła pochodną, otrzymałabym moją funkcję podcałkową. Na tym spotkaniu będziemy obliczać całki na podstawie wzorów. I ja te najważniejsze wzory, oczywiście one zachodzą przy odpowiednich założeniach, już wszystkich założeń tutaj nie pisałam, bo by nam tutaj jeszcze więcej miejsca zajęło na tablicy. Ja wyróżniłam 11 wzorów. I co to znaczy? Te wzory to są takie wzory, które musisz umieć na pamięć. Po prostu, jeżeli będziesz je umiał, to wszystkie inne trudniejsze całki będzie się dało policzyć. Te wzory na pewno zauważysz zaraz, że mają ścisły związek z pochodnymi. No nie dziw się dlaczego. Dlatego, że przecież pochodna z tej funkcji pierwotnej to jest właśnie funkcja podcałkowa. Zatem całki mają bardzo fajne przełożenie na pochodne. Pochodne już się uczyliśmy, więc teraz przechodzimy do całek, ale całki, żeby umieć, no musisz umieć świetnie pochodne, bezdyskusyjnie. Więc jeżeli te Twoje pochodne jeszcze nie są tak w miarę opanowane, to zapraszam Cię do oglądnięcia lekcji z pochodnych, a dopiero później wróć do tego momentu. Tymczasem ja oczywiście tutaj najważniejsze wzory wytłuściłam, zapisałam i chcę je omówić. Po pierwsze, całka sama z dx, czyli tak jakby tu jest w domyśle 1, czyli całka z 1 dx, to się równa x i zawsze piszemy to plus c. Dalej, ten wzór numer 2 to jest wzór najważniejszy w całkach. Dlaczego? Dlatego, że na podstawie tego wzoru wiemy już, jak liczyć całkę z wielomianu. Czyli nie tylko z wielomianu, ale między innymi z wielomianu. Całka z x podniesione do potęgi a po dx, czyli po dx, to znaczy po zmiennej x, to się równa. Popatrz, jak fajnie się robi. Pisze się kreskę ułamkową i teraz u góry jest x podniesione do potęgi, tu było a tu jest a plus 1, o 1 więcej i przez to, co jest w wykładniku, dzielimy. No i plus c. Ten wzór jest to wzór najważniejszy w całkach, więc dlatego go tutaj zamieszczam, że trzeba na niego zwrócić szczególną uwagę. Te wszystkie wzory są ważne, ale no bez tego wzoru to nie mamy co brnąć dalej w ten temat, może temat całek. Piękny temat, bo całki to jest piękna część analizy matematycznej. Trzeci wzór. Całka to dx mogę pisać tutaj z boku, a mogę napisać w liczniku, jeżeli mam taką ochotę. To nie ma znaczenia, prawda? Czyli całka z 1 nad x dx, czyli inaczej całka z dx nad x, to jest logarytm naturalny z x plus c. Nie dziwicie to, bo pamiętasz, że pochodna z logarytmu naturalnego x to było właśnie 1 nad x.
Dobrze, dalej. Czwarty wzór. Funkcja e do x jest przepiękną funkcją, dlatego że zarówno pochodna to jest e do x, jak i całka to jest e do x, no i oczywiście plus c. Mówimy o całkach nieoznaczonych. Piąty wzór. Całka z a do x po dx, czyli jednym słowem całka z jakiejś tam funkcji wykładniczej, tylko że podstawą tej funkcji wykładniczej w tym wypadku nie jest e, tylko jakaś dowolna liczba, oczywiście dodatnia, to się równa i jest na to wzór a do potęgi x podzielone przez logarytm naturalny z a, no i plus c. Następnie całki funkcji trygonometrycznych, to też będzie temat naszego jednego spotkania, może nawet nie jednego, i mamy takie podstawowe wzory, które trzeba znać. Całka z cosinus x dx to jest sinus x plus c. A całka sinus x dx to jest minus cosinus x plus c. To tak jest z tymi znakami, tutaj mamy odwrotnie jak w pochodnych. Bo przy pochodnych, przy cosinusie był minus, a przy sinusie był plus, a to jest tak jakby na odwrót ze znakami. Dobrze, następne. Całka z 1 nad cosinus kwadrat x po dx. Na pewno pamiętasz, że to przypuszczasz, że pochodna z tangensa x, pamiętasz, to było 1 nad cosinus kwadrat x. Zatem można przypuszczać, że z tego całka to jest tangens x plus c, no i tak faktycznie jest. Dobrze, no to analogicznie mamy punkt 9. Całka z 1 nad sinus kwadrat x po dx to się równa minus kotangens x plus c, dlatego że pochodna kotangensa x to było minus 1 nad sinus kwadrat x. Dobrze, i dwa też bardzo ważne wzory, że całka z dx nad pierwiastek z 1 minus x kwadrat, to oczywiście przy odpowiednich założeniach, to będzie się równało arcus sinus x plus c, natomiast całka z dx nad 1 plus x kwadrat, to będzie się równało arcus tangens x plus c. Pamiętajmy o tych wzorach, bo to jest tak jakby baza, żeby w ogóle zacząć całkować, to musisz te wzory opanować. Nawet dobrze jest, jak sobie je wypiszesz na kartce, wtedy łatwiej Ci będzie patrzeć to, co ja będę robiła i to, co ja będę ćwiczyła na tej lekcji, na kolejnej lekcji, prawda? Będzie Ci łatwiej patrzeć, jak będziesz sobie wypisywał te wzory. Oczywiście tych wzorów możemy podawać więcej, możemy mniej podawać, bo niektóre są rzadziej spotykane. To wszystko zależy, w jakim stopniu masz opanować całki. Bo na jednych uczelniach te całki to naprawdę jest mega dużo, a na innych uczelniach to tak trzeba tylko liznąć te całki. Więc to wszystko zależy od tego, jaki program z tych całek Ci jest potrzebny. Ja na tym kursie oczywiście przedstawiam ten program mega dużo całek, mega trudne, łatwe też będą na początek. Musimy zacząć od łatwych, ale później będziemy stopniowo utrudniać, poznawać nowe metody całkowania, inne metody, całkowanie specyficzne różnych funkcji. Tutaj oczywiście pamiętaj też o tej definicji, że właśnie całka z f od x jakiejś funkcji po dx to jest nasza funkcja pierwotna plus c, gdzie pochodną z tej funkcji pierwotnej to jest właśnie ta funkcja tutaj nasza podcałkowa małe f od x. Teraz możemy już przejść do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to nasze właśnie spotkanie, a więc zapraszam raz jeszcze. Na początek weźmiemy sobie do policzenia całkę z funkcji wielomianowej, czyli naszą funkcją podcałkową jest funkcja postaci x do trzeciej, dodać 6x kwadrat minus 8x, dodać 2. Oczywiście całkujemy po x. Tutaj zapisałam wzór, który jest w tym wypadku dla nas najważniejszy. Jak liczyć całkę z x do potęgi a po dx? To jest po prostu nic innego jak x do potęgi o 1 więcej jest wykładnik, czyli a plus 1 i podzielone dokładnie przez to samo, czyli a plus 1. Pamiętaj, tu a plus 1, tutaj też a plus 1. Czyli zgodnie z tym spróbujmy sobie naszą całkę policzyć. Po pierwsze, tutaj mamy wykładnik 3. X mamy do trzeciej, czyli mamy trójeczkę wykładników. Zgodnie z tym będziemy podnosić o 1, czyli będę miała x do potęgi 3 plus 1, czyli do potęgi czwartej, podzielone przez 4, bo musi być tutaj czwórka i tu czwórka też. Dalej, dodać 6 razy. Teraz tu mam w wykładniku 2, czyli muszę podnieść o 1, czyli będę miała x do potęgi trzeciej nad 3. Pamiętaj, tu trójka, tu trójka. Dalej, minus 8. Razy. I tu mam oczywiście w wykładniku 1, bo jest x do pierwszej, czyli po prostu x. Podnoszę o 1, czyli będę miała x do drugiej nad 2. Tu dwójka, tu dwójka. Dodać i teraz mam całkę z dwójki. Całka z dwójki. Oczywiście to jest tak samo, będziemy bazować na tym wzorze, że całka z 1 dx to jest x, czyli całka z dwójki dx to będzie 2x po prostu.
No i na końcu plus C. Oczywiście, żeby ładniej było, to możemy troszkę elegancko to przedstawić. Czyli tu będziemy mieć, albo przepisujemy, albo napiszemy 1 czwarta x do czwartej. Teraz tu sobie skrócimy, czyli podzielimy przez 3, to będzie dodać 2x do potęgi trzeciej. Tu też sobie skrócimy przez 2 w tym wypadku. To będziemy mieć minus 4x do potęgi drugiej, dodać 2x i dodać c. No i właśnie wyliczyliśmy sobie naszą całkę, całkę z funkcji wielomianowej. Mamy teraz do policzenia całkę z takiej funkcji. 11x do potęgi dziesiątej, dodać 2 nad x, minus cosinus x, minus 4 nad 1 plus x kwadrat i to wszystko po dx. Oczywiście widzimy tutaj, że mamy do czynienia z całkowaniem kilku części. Popatrz, tu jest pierwsza część, druga, trzecia, czwarta. Ja całkę mogłabym w tej sytuacji rozdzielić na kilka całek. Mogę to zrobić, nie ma żadnego problemu, a mogę też od razu całkować. To, czy Ty to zapiszesz całka z tego, plus całka z tego, minus całka z tego, minus całka z tego i to wszystko będzie pod x, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ty i tak, jeżeli widzisz sumy, różnice, to pamiętaj, możesz całkować każde z osobna. I my to będziemy od razu sobie całkować bez zapisu, że tyle różnych całek mam, prawda? Więc pierwsza sprawa tak. Tutaj zapisałam wzór, bo na początek tu jest kawałek wielomianu. 11x do potęgi dziesiątej. Więc całkujemy tym tutaj pierwszym wzorem zapisanym, czyli 11 razy. I tu mamy x do dziesiątej, ale my oczywiście zgodnie z tym wzorem zapisujemy x do potęgi jedenastej, bo 10 plus 1 to jest 11 i podzielone przez 11. Dalej mamy dodać 2 nad x. Zapisałam tutaj wzór całka z 1 nad x po dx. To jest logarytm naturalny z x w wartości bezwzględnej. Ale teraz co z tą dwójką? No tą dwójkę piszemy na początek, bo to jest tak jakby dwa razy całka z 1 nad x. Czyli będą dwa logarytmy naturalne z x. Teraz mamy minus, no to przepisuję minus. Całka z cosinus x. Też przepisałam wzór. Całka z cosinus x to jest sinus x. Czyli zapisujemy sinus x. Dalej. Mamy też minus i teraz uwaga, tutaj napisałam kolejny wzór, bo to wszystko to, co na początku tej lekcji podawałam. 1 nad 1 plus x kwadrat po dx to jest arcus tangens x plus oczywiście c, ale ja mam tutaj 4. No to 4 dam do przodu, czyli będę miała minus 4 i teraz zapiszę sobie arcus tangens x i pamiętaj, że gdybym ja to rozdzieliła na te kilka całek, to przy każdej mogłabym napisać plus c1, plus c2, plus c3. Nie ma sensu. Można właśnie od razu całkować i na końcu napisać po prostu jakby jedną stałą, która jest do wszystkich części, prawda? Jedna wspólna stała. No i teraz ewentualnie te jedenastki mi się pięknie skrócą, żeby było tak wygodnie, czyli mam tak x do potęgi jedenastej, dodać 2 logarytmy naturalne z x, minus sinus x, minus 4 arcus tangens x i plus c. Przykład numer 3. Mamy do policzenia całkę z takiej funkcji. 8x do potęgi siódmej, dodać x do potęgi czwartej, dodać sinus x, minus 5 do potęgi x i to wszystko po dx, całkujemy. Tutaj na tablicy zapisałam wzory, które będą nam potrzebne. Na początek, oczywiście tak jak wcześniej, mogłabym każdą z całek tutaj rozdzielić, bo mam jedną część, drugą część, trzecią część i czwartą część. Ale nie ma takiej potrzeby, nie musisz tego rozdzielać. Ważne, żebyś odpowiednie wzory stosował. Na początek mamy do czynienia z wielomianem, czyli wzór ten pierwszy. Przepisujemy ósemkę i teraz tu będę całkowała x do siódmej. X do siódmej całkujemy tym wzorem, czyli będę miała x do ósmej podzielone przez 8. Dalej mam dodać, teraz mam x do czwartej, tu dalej jest wielomian, czyli znowu tym samym wzorem, czyli będę miała x do potęgi piątej podzielone przez 5. Dalej mam, mam plus sinus x i teraz popatrzmy, całka sinus x po dx to jest minus cosinus x, to jest ten drugi wzór, który zapisałam, czyli minus cosinus x. I dalej mamy minus 5 do potęgi x. 5 do potęgi x robimy tym wzorem, bo tu mamy a do potęgi x. Czyli przepiszemy minusa i teraz moje a to jest piątka, czyli zapiszemy 5 do potęgi x podzielone przez logarytm naturalny z piątki, no i oczywiście plus
C na końcu. Żeby było ładnie, to gdzie się da, to skracamy. No tą ósemeczkę z tą ósemką, nic więcej. Czyli napiszemy x do potęgi ósmej, dodać 1 piąta x do potęgi piątej minus cosinus x minus 5 do potęgi x podzielone przez logarytm naturalny z piątki, no i oczywiście dodać c. To jest policzona całka z przykładu trzeciego. Przykład numer 4, już widać troszkę trudniejszy, bo nasza funkcja podcałkowa jest taka trudniejszej postaci dana. 3x do potęgi 7, dodać pierwiastek z x minus 4 pierwiastki trzeciego stopnia z x, podzielone to wszystko przez x kwadrat i dx. Mamy policzyć całkę z takiej funkcji. Po pierwsze, tutaj już pojawia się pewien problem. Dlaczego? Dlatego, że mamy licznik i mianownik. My nie możemy mieć takiej sytuacji, że mamy licznik i mianownik. Musimy tak zrobić, żeby była suma bądź różnica różnych funkcji. No więc, żeby tak zrobić, to ja jeszcze całki absolutnie nie liczę. Ja tylko rozdzielę to na kilka ułamków, bo tu się da. Czyli to z tym zrobimy, dalej to z tym zrobimy, no i oczywiście to z tym. Rozdzielamy na trzy ułamki, bo się po prostu da. Czyli teraz 3x do 7 podzielone przez x kwadrat, pamiętasz, przy dzieleniu wykładniki się odejmuje, czyli mamy 3x do potęgi piątej. Teraz dalej, dodać, i teraz uwaga, tu mam pierwiastek z x podzielone przez x kwadrat. No oczywiście będę musiała tak samo zrobić, ale na razie tobie zapiszę. Pierwiastek z x podzielone przez x kwadrat, bo może nie każdy to umie. Dalej mamy minus 4 i teraz mam pierwiastek trzeciego stopnia z x podzielone przez x kwadrat. To wszystko w nawiasie po dx będziemy w pewnym momencie całkować. Pierwsza sprawa tak, ja na razie początek przepiszę, bo 3x do potęgi piątej z tym nic nie zrobię. Natomiast tutaj zapisałam wzór, który powinieneś pamiętać ze szkoły średniej, że pierwiastek n-tego stopnia z x mogę zapisać jako x do potęgi jednej n-tej. Zatem ja zapisząc dalej, dodać pierwiastek z x mogę zamienić jako x do jednej drugiej podzielone przez x kwadrat minus 4. I tak samo będę miała tutaj x do potęgi teraz 1/3, czyli zgodnie z tym wzorem, jeżeli doskonale ten wzór pamiętasz ze szkoły średniej, no to będziesz miał linijkę krócej policzoną całkę. Ja tutaj wszystko przypominam, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Czyli jeszcze raz przepiszę, popatrz, ja na razie całki nie liczę. Na razie chcę przekształcić, żeby było jak najprościej. Czyli teraz dodać i teraz, jak mamy dzielenie potęg, o tych samych podstawach wykładniki odejmujemy. Czyli będę miała x do potęgi 1/2 minus 2, no to już są, wiadomo, działania na ułamkach, na liczbach całkowitych, czyli będę miała minus 3/2, minus 1 cała i 1/2. Dalej, minus 4x i znowu odejmuję 1/3 minus 2. Żeby mieć ułamek, to będę miała 1/3 minus 6/3, prawda? Bo 6/3 to jest 2. Czyli będę miała minus 5/3 i to wszystko po dx będziemy całkowe, czyli po x, prawda? No to teraz ja już mam tak, jak chcę mieć, czyli mam osobno to, osobno to, osobno to, więc każde z tych części mogę sobie osobno całkować i to wszystko będziemy całkować tym pierwszym podstawowym wzorem, najważniejszym w całkach. Czyli trójkę przepisuję i teraz będzie razy. Tu mam x do piątej, czyli jak przecałkuję, to będę miała x do szóstej nad 6. Dalej, dodać. Tutaj od razu całkuję też tym samym wzorem, czyli będę miała x do potęgi, mam dodać 1, czyli minus 3/2 mam sobie zrobić, dodać 1, czyli minus 3/2 dodać 2/2, czyli będzie minus 1/2. Rozpisuję, jakby ktoś nie wiedział, czyli minus 1/2 i to wszystko nad, oczywiście minus 1/2, bo musi być to samo tu, to samo tu. Dalej mam minus 4 razy, kreska ułamkowa będzie. No i teraz będę miała znowu tą samą sytuację. Minus 5/3 dodać 1, jak w tym wzorze jest tutaj, tak? Czyli będę miała minus 5/3 dodać 3/3, czyli minus 2/3. I zapisuję x do potęgi minus 2/3, podzielone oczywiście przez minus 2/3. Tu jest mnożenie i plus c na końcu piszemy. Jak już pozbywamy się tego symbolu całki, to wtedy zapisujemy to plus c. No i teraz tylko w ładniejszej postaci. Tu przez 3 skrócimy, to będziemy mieć x do szóstej nad 2. Tak możemy zostawić, tak jest bardzo ładnie. Teraz tutaj, jak podzielimy przez minus 1/2, to tak jakby pomnożymy przez odwrotność, czyli będziemy mieć minus 2x
do minus 1 drugiej. Teraz tutaj, minus i minus da mi plus i tak jakby pomnożę przez odwrotność, czyli tak jakby pomnożę przez 3 drugie, czyli będę miała 4 razy 3 drugie, czyli będę miała 4 razy 3 to 12 drugich, czyli po prostu będę miała 6x do minus 2 trzecie plus c. Oczywiście jest to super, bardzo ładnie, ale niektórzy życzą sobie tak, że jak nauczyciel akademicki podaje przykład z pierwiastkami, to chcę, żeby student doszedł do pierwiastków, jeżeli tylko się da. No to spróbujmy sobie dojść do pierwiastków. X do szóstej przez 2. Teraz będziemy mieć minus 2 nad. I teraz tak, dlaczego nad? Jak jest wykładnik ujemny, to pamięta, że to się odwraca, prawda? Czyli ja od razu napiszę nad. I teraz x do jednej drugiej to jest pierwiastek z x. Czyli ja chcę teraz wrócić. Najpierw z tą stronę robiłam, czyli pierwiastek zamieniałam na potęgę, a teraz z potęgi wracam na pierwiastek. Nie muszę tego zrobić, ale być może będzie to troszkę estetyczniej. No to teraz mamy dodać 6. Znowu jest nad, bo jest ten minus. I będę miała teraz x do 2 trzecie. Czyli będę miała pierwiastek trzeciego stopnia z x do potęgi drugiej i dodać c. Oczywiście zarówno ta linijka, jak i ta linijka, obie są super i obie można zostawić, bo to jest dobrze zapisane i to też, to są już wyniki końcowe, tylko w innej postaci, to już jest taka drobna po prostu kosmetyka. Kolejny przykład, tym razem przykład numer 5, no na pewno już taki banalny nie będzie, jak wcześniejsze. Mamy do policzenia całkę z takiego ilorazu. W liczniku kosinus 2x, a w mianowniku kosinus kwadrat x razy sinus kwadrat x pod x. Patrząc tak na pierwszy rzut oka, no mega skomplikowana całka, dojrze trygonometryczna, to jeszcze tu mamy jakiś kosinus 2x, tu mamy kosinus kwadrat, sinus kwadrat x. Ja nie podawałam takiego wzoru na taką całkę, prawda? W związku z tym pewnie da się to uprościć. I teraz przypomniałam Tobie tutaj ze szkoły średniej wzór na kosinus 2x. Jak nie pamiętasz, no warto różne rzeczy umieć, prawda? Im więcej człowiek umie różnych wzorów własności, definicji, twierdzeń, tym łatwiej mu przychodzi kolejna nauka, zwiększanie wiedzy z matematyki. A więc kosinus 2x to jest wzór kosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x. Akurat te wzory z trygonometrii, no warto znać. Więc ja teraz tutaj podstawię ten wzór kosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x i to wszystko dzielę przez kosinus kwadrat x razy sinus kwadrat x i to po dx. Żeby mi było troszkę łatwiej, to teraz ja to rozdzielę na dwa ułamki, tak jak robiłam to we wcześniejszym przykładzie. Czyli jeden ułamek będzie taki, a drugi ułamek będzie taki, oczywiście tam pomiędzy nimi będzie minus. Nie całkuję jeszcze, ja na razie rozdzielam, czyli będę miała tak. Całka kosinus kwadrat x podzielone przez kosinus kwadrat x razy sinus kwadrat x, odjąć. Sinus kwadrat x podzielone przez kosinus kwadrat x razy sinus kwadrat x i to wszystko w nawiasie po prostu, no bo musimy tu zaznaczyć, że z całości całkujemy, całą tą funkcję będziemy całkować. Popatrzmy, co nam się stało. Tak jest dobrany przykład, że teraz to mi się z tym skróci co do jedyneczek, tak samo to mi się z tym skróci co do jedyneczek. Ja jeszcze, uwaga, nie całkuję, ja na razie przekształcam. Dostaję całkę z 1 nad sinus kwadrat x minus 1 nad kosinus kwadrat x i to wszystko po dx. To się równa. W tym momencie mogę już śmiało całkować. Dlaczego? Dlatego, że mam jakąś tutaj jedną funkcję minus i jakąś mam drugą funkcję. A tak się składa, że powstały tam takie funkcje, że my to umiemy ze wzoru powiedzieć, ile jest całka z 1 na sinus kwadrat x. Ja tutaj ten wzór napisałam, przypomniałam, bo ja na wstępie tej lekcji te wszystkie wzory Tobie zapisałam, najważniejsze. Czyli całka z 1 na sinus kwadrat x pod x to jest minus kotangens z x. Dalej mam minus i teraz całka z 1 nad kosinus kwadrat x to jest przecież tangens x. I na końcu dajemy plus c. Nie dajemy tutaj plus c1, tu plus c2, tylko po prostu na końcu jak już przecałkujemy, to dajemy umowną naszą stałą plus c. No i to jest wynik końcowy. Popatrz, nie od razu liczyliśmy całki, nie od razu stosowaliśmy wzory, najpierw sobie przekształcaliśmy, żeby nam było łatwiej przecałkować. No w sytuacjach, kiedy przykład jest dosyć trudny, takie różne operacje trzeba wykonywać i do tego trzeba ćwiczeń, trzeba wprawy, trzeba prób, bo na pewno jak będziesz próbować, to całkować się nauczysz.
I przykład numer 6. To jest znowu przykład całkiem nie taki trywialny, tak na pierwszy rzut oka. Mamy tak w liczniku 3 do potęgi x plus 1 minus 4 do potęgi x minus 1, a w mianowniku 8 do potęgi x, no i oczywiście całkujemy po x. Zatem, no na początek widzimy, jest znowu ułamek. Spróbujmy, bo się da rozdzielić ułamek na dwie części, czyli na dwa ułamki. To z tym i to z tym jeszcze nie całkujemy. Czyli piszę całka i teraz rozdzielam. Będę miała 3 do potęgi x plus 1 podzielone przez 8 do potęgi x minus 4 do potęgi x minus 1 podzielone przez 8 do potęgi x i to wszystko w nawiasie dx. To się równa. Na razie jeszcze nie całkuję, ponieważ ta postać jeszcze nie jest taka przyjemna do całkowania. Popatrz, ja tobie tutaj napisałam wzór, który będę chciała skorzystać. Zresztą to widać, że z niego będziemy korzystać, nie? Bo jest coś do potęgi x, ale ja muszę mieć jakieś tam a do potęgi x. Ja nie mogę mieć w liczniku a w mianowniku jakieś tam b, tylko ja to muszę mieć w takiej postaci, że mam jakiś tam ułamek, może być, może to być liczba całkowita do potęgi x. Zatem popatrzmy, co możemy zrobić. Na pewno pamiętasz działania na potęgach i pamiętasz, że jak jest dodawanie wykładników, to przy mnożeniu się dodawały wykładniki. Czyli ja mogę napisać 3 do potęgi x razy 3 do potęgi pierwszej, ale tego już nie muszę pisać. No i podzielone przez 8 do potęgi x minus. Tutaj postąpimy identycznie, czyli będziemy mieć tak, 4 do potęgi x razy 4, no tutaj muszę napisać minus 1, bo 4 do potęgi minus pierwszej to nie jest to samo co 4 do pierwszej, dlatego to napisałam, podzielone przez 8 do potęgi x i po dx. No myślę, że może jeszcze do końca nam się tak idealnie nie podoba, więc co zrobimy? Ta trójeczka nie ma potęgi z niewiadomą, dlatego napiszemy na początku 3, a tutaj zrobimy razy 3 do potęgi x podzielone przez 8 do potęgi x, to ja mogę napisać 3 ósme do potęgi x. Dalej, tu mam 4 do minus pierwszej, no tak nie mogę zostawić, na pewno będzie minus i teraz 4 do minus pierwszej to jest przecież 1 czwarta razy i dokładnie tak samo jak tu wcześniej robiłam, tak samo tu zrobię. 4 podzielone przez 8, ale przecież to jest 1 druga do potęgi x, zamykam duży nawias dx i teraz sobie spokojnie już całkuję. Trójeczkę przepiszę, natomiast teraz, jaki był wzór na całkowanie a do potęgi x? No tu mamy ten wzór, więc będziemy sobie jego stosować. Czyli będziemy mieć 3 razy to samo, czyli 3 ósme do potęgi x podzielone przez logarytm naturalny z 3 ósme. Dalej, minus 1 czwarta razy i teraz mamy 1 druga do potęgi x, tak jak ten wzór, podzielone przez logarytm naturalny z 1 drugiej. No i oczywiście plus c. No nie jest to zbyt ładnie, ja tej szału też nie doprowadzę, ale może tą trójeczkę wsadzimy sobie do licznika, czyli będzie 3 razy 3 ósme do potęgi x podzielone przez logarytm naturalny z 3 ósme minus, a tą czwóreczkę teraz do mianownika będzie 1 druga do potęgi x podzielone przez 4 logarytmy naturalne z 1 drugiej i dodać c. Myślę, że nie ma konieczności, żeby to dalej przekształcać, wiesz, cel jest osiągnięty. Wyliczyliśmy całkę, a czy ta funkcja, która jest całką, jest łatwa, czy jest w trudnej postaci, no to już jaki jest przykład, taki jest wynik. To nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć. Czasem to będą naprawdę fajne te funkcje, proste, a czasem ta funkcja będzie taka jak tutaj, no dosyć trudna. Mam nadzieję, że te 6 przykładów pozwoli Ci opanować, przede wszystkim wyćwiczyć i opanować wzory, te podstawowe wzory na liczenie całek, ponieważ to nam jest potrzebne, żeby brnąć w ten piękny świat całek dalej. Ja Cię oczywiście do tego serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że lekcja się podobała, że będzie przydatna i tymczasem zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną, no i oczywiście na moją stronę internetową aikamat.pl. Zapraszam serdecznie.